Siema, jesteśmy tak naprawdę, gramy w SCP Secret Laboratory i ze mną jest trochę osób. Hubert Moszka, VGZ, Vexi, ja, AB, Demon, Nekiu, Nemesis, Bloody, Amongo, Klapę Żółtą Mordę ma, Poruś, coś jeszcze i Quick. I jeszcze jedna osoba, spoiler, jeszcze chyba jedna osoba będzie. Nie wszyscy dziś tak piszą, ładnie będzie wyglądało. A nie, nie będzie, nie, nie ma. No to trudno. Siema. Cześć. Kto to jest? Dobra, drużyna ochroniarzy, zgłoś się. Drużyna ochroniarzy do Bradusza. Gdzie jesteś? O, jest i zielone te, żółte na czosy. Miło cię poznać. Raczej nie inaczej. Żółte na czosy, no to mamy team rozpiszczu. Kogo jeszcze mamy w teamie ochroniarzy? Proszę się reszta zgłosić. Nie mów. Chyba jesteśmy tylko w trójkę, mi się wydaje. Dobra, nie szkodzi, możemy być w trójkę. Trójka to i tak jest tutaj żółte, jak mi się wydaje. Plus jeden. Dobra, zasady są proste być ochroniarzem. Twardą ręką trzeba rządzić. No, twardą ręką. Chodźcie, nie, ja jestem przy wejściu, koło ciebie, tutaj. Nieśmiałek. Nieśmiałek? Spoko. Tak. Zawsze widzimy się z tym lamuszem. Wątpię, ale okej. Spokojnie, zaufajcie, mam podejście do zwierząt. Niech się Bloody zaprzyjaźnia. Ja sobie... Niech się Bloody zaprzyjaźnia. O, siema. Nieśmiałek tam jest na górze, uważajcie. Nieśmiałek tam... jedzie chyba. Dobra, właściwie to. Moruś, chcesz się przytulić? No to jest... Ogarniamy tu partnerstwa, więc proszę nas ogarnąć. O, co tutaj się dzieje? No nie. Ała! Ała moje oczy! Ała! Ała! O, Hubert Moszka. Sipał bądź. Ty pili, kurde. Kamera. Ale słodka kamera. Nie widziałem kogoś, ale nie widziałem. Ja pierdniczę teraz. Chodźcie. O nie, nie śmiałek, wychodzimy stąd. A nie, też mnie zgodzę. Dobra, to przynajmniej tych dwóch będziemy przerobić na kadety. Tak. No siema. Ej, rozwiązał się, co się dzieje? Ej. Ale po pięciu, jak przychodzisz, to się rozwiązuje automatycznie. No, czasami tak się dzieje. Ta, na pewno. Hubert Moszka jakieś haksy ma na pewno. Jakie haksy? Jak się nie równo teleportujesz, to wtedy tak, tak śmiesznie. Windę z domu na teleportują na bardzo daleką odległość. No i tak. To się cieszę. Łamuje się czasoprzestrzeń i nawet jak jesteście obok siebie, to naprawdę w rzeczywistości możecie być od siebie odlatać. Dokładnie tak było. Dobra, Rej, wy! Ręce do góry! Pan wie, słyszałem dla niego. Stać w imieniu prawa! Nie! Dobra! Mój ulubiony kolega Hubert Moszka! Siemanko! Siemanko, Hubert Moszka! Mój ulubiony ochroniarzem. Poczekaj, nie ruszaj się, Hubert Moszka, chcę się sam przywitać, nie ruszaj się. No nie ruszaj się, kurde! Ja proponuję Huberta w stopę, tak... Ej, czemu go odwiązałeś? AB, oddala się za mnie. No bo lubię krótszego człowieka. Dobra, AB, co nam ciekawe u ciebie? AB. Ej, zamknijmy AB go gdzieś, proszę! Zamknijmy AB go gdzieś! Nie, da się przerobić go na tego, na kadetu. A może by nas tak wypuścić i przerobić na kadetu? No. Ej, no tutaj nigdy nikt w szelterze nie był. Otworzyć wrota! Teoretycznie, jak jesteśmy związani, to nie możemy ten... otworzyć drzwi, więc możecie nas nawet zamknąć tutaj. My teraz nie otworzymy tych drzwi. Ale nie, bo jak my się oddalimy, to już będą mogli. Właśnie, jak... Blad, jak my się oddalimy, to oni już będą mogli otworzyć. A, faktycznie, pamiętam. No. Otworzy. Tak, faktycznie, pamiętam. Nie. W takim razie, ej, to mam pomysł, AB podskocz. O, a teraz podskocz trzy razy.
A teraz, kto pierwszy znajdzie toaletę, ten przeżywa. Co? Jak nawet drzwi nie możemy otworzyć? No już, dobra. No nie, blokujecie mnie, kurde. Dobra, zamknięte. Bierz udział w wyścigu, nie? Proszę. Zamknięte. No, nie wierzę, że nie potraficie otwierać. No właśnie, zamknięte. Na pewno umiał. Nie możemy otwierać. Komputer. No, ale to było piękne. I czekaj, weź na chwilę rozwiąż mnie, bo się nie mogę podetrzeć. Ej, właśnie, Hubę. Rozwiąż mnie na sekundę. Ej, to poproś jej biegą może. Nie chcę. Dobra, o, czekajcie, nice. Śledzimy. Ale ej, Hubert, w ogóle dlaczego tutaj są tylko monitory, a nie ma komputerów? Bo to... Nie! No właśnie, a czemu nie na myszki? Ej. Chyba ktoś tu nie dopracował. Ej, wiecie, fajnie, że wszyscy za chwilę zginiemy. Patrzcie, tutaj jest SCP-096. Jeśli teraz na niego proszę popatrzę. Cię, on jest nieagresywny przecież. On by nam... Cholera. Zasady będą proste. O nie, jeszcze jest jednak ja te żółte na czosy, tak? Go nazywajcie. Żółte na czosy oraz MS. A nie, jednak wszyscy przeżyli. No cóż, zaraz się. O, jest ulubiony Pioruś! Pioruś, znalazłem cię w końcu! Ej, Pioruś! Ej, wiesz kogo jest Moska? Czy na samym początku, jak z Poruszem się zamknęliśmy, to on wyzywał Ejbiego. Ale to tak między nami, nie mów mu. Można walić w głowę? Patrz, można walić głową w sufit. O, słyszeliście ten dziwny głos? Znowu coś słyszę w głowie, jak zwykle mam jakieś widzenie. Dobra, ktoś idzie. Sprawa generalnie, nie na sprawa się dzieje, naprawdę. Dobra, to co, idziemy? Bo nie ma co tak tutaj stać. Możemy pójść. No. Tylko co zrobić z Hubertem, Moszką i słynnym Abim? A da się ich no po prostu nas wypuśćcie, jako... weszły NPF-y. Tak, będą tak. Tak? O, będziemy NPF-ami? Ale trzeba ich związać. Nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego. Nie zrobimy. Musimy wrócić do laboratorium. Nie zgadzam się. To jest głupie. Rozwiązywanie bardzo mądre. To nie jest rozwiązywanie problemów. Problemy rozwiązuje się ogniem i stalą. Nie wiem, czemu ja go nie mogę związać. Dobra, ale zatrzymajcie się, bo na jak związani jesteście. O, dobrze! O kurde. O kurde, ale agresywnie się porobiło, no. O Jezu, cipiu. Co się stało? Wystarczyło posłuchać się Bladeusza. A daleko byś zaszedł. Witam. Dobra. Widać żółty na czosnku. O nie, idzie tutaj. Siemanko. Trzeba go zabić chyba. Kurde, Veksy walony. Ajajaj. Veksy to mnie grać w tą grę. Ej, to przeżyło. Ja myślę, że się schyliście. No, ten to przeżył. Siemanko. Cześć, przeżyliście. O, siemanko. Dobra, to hipotetyczny koniec odcinka Elo.